Jeżeli chcemy troszczyć się o pokój na świecie, pokój w naszym kraju, to musimy zadbać o to, żeby uwiarygodnić demokrację. Demokracja to nic innego jak wola większości. Nie może być tak jak do tej pory, że większą liczbę głosów otrzymuje kandydat X, a wchodzi kandydat Y, bo była lokomotywa na tej liście partyjnej i ona pociągnęła kilku innych. Tego sobie nie życzy społeczeństwo, to nie służy uwiarygodnieniu demokracji. A demokracja jest sposobem na zapewnienie spokoju i pokoju. Dlatego, proszę Państwa, weźmy przykład z takich krajów jak Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, ostatnio Włochy i musimy bezwzględnie jak najszybciej wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest dla nas szansa i w tych kategoriach na to należy patrzeć i wtedy w naszym kraju wreszcie ludzie najbardziej roztropni znajdą się w Sejmie i tam będą lepiej służyli interesowi kraju. Wcale to nie zdestabilizuje państwa, ani nie zniszczy państwa, przeciwnie. Umocni je, bo umocni demokrację i będzie dobrze służyło wszystkim. Przyczyni się do budowy pokoju. Bardzo rekomenduję to rozwiązanie, które jest hasłem Platformy. Ja jestem Platformie i tylko dlatego.